Dzisiaj miała zapaść ostateczna decyzja Komitetu Politycznego PiS w sprawie wyboru i zatwierdzenia kandydatury Grzegorza Mackiewicza z Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Suwałk. Grzegorz Mackiewicz jesienią prawdopodobnie zmierzy się w wyborach z Czesławem Renkiewiczem. Prawdopodobnie, bo Czesław Renkiewicz jeszcze nie ogłosił swojej decyzji. My do chwili zamknięcia wydania nie uzyskaliśmy również oficjalnego potwierdzenia z Komitetu Politycznego PiS. Grzegorz Mackiewicz ma 51 lat, jest historykiem. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie. Kandydował już na to stanowisko w 2010 roku. Wówczas, po nagłej śmierci prezydenta Józefa Gajewskiego, w wyborach wystartował jego zastępca Czesław Renkiewicz. Wygrał w pierwszej turze, pokonując szereg innych kandydatów, w tym Mackiewicza, który uzyskał drugi wynik. 4 lata później Renkiewicz również pokonał w wyborach kandydata PiS Grzegorza Gorlo, ale wybory miały drugą turę. Czy w wyborczym wyścigu pojawią się kolejni kandydaci? Trudno przewidzieć, choć wykluczyć tego nie można.